Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Guitar Hero 2 na PlayStation 2. I moi drodzy, w tym momencie mamy klasykę gatunku. Otóż znany i myślę, że przez niektórych lubiany zespół Rolling Stones również się tutaj pojawia. I zapomniałem kompletnie, że Rolling Stonesi się tutaj pojawiają, tak więc tutaj zostałem, że tak powiem, może nie że strollowany, a bardziej sam siebie tutaj zaskoczyłem, a raczej gra mnie w tym momencie zaskoczyła, no nie? Witam was w trzecim już odcinku z Guitar Hero 2 i tutaj na samym początku powiem o rzeczy, która pojawiła się pod koniec odcinka, a nie wspomniałem o niej, ponieważ byłem zajęty żegnaniem się z wami. Otóż przed zakończeniem odcinka dostaliśmy wyróżnienie, dyplom, czy bardziej takie pismo, w którym to dostaliśmy wyróżnienie przez to, że tak zajebiście gramy. No i mamy zapewnionych sponsorów w tym momencie i, że tak powiem, teraz będziemy mogli podróżować po jeszcze innych kontynentach. Zresztą, jeżeli mi nie wierzycie, to w tym momencie zamieszczę wam screena z końcówki poprzedniego odcinka, co tam dokładnie jest napisane. No, więc teraz będziemy mieli sponsorów dzięki temu, że tak dobrze koncerty robimy, więc być może jacyś menadżerowie również się pojawią, dzięki czemu, jeżeli ktoś będzie chciał, powiedzmy, nas skrytykować, to nie bezpośrednio do nas, tylko do naszych menadżerów. I na przykład, jeżeli my coś odpierdzielimy takiego grubego, że będziemy mieli dramę na pół internetu, to po prostu menadżerowie tutaj wystosują odpowiednie pisemko. Nie mówię tutaj o jakichś pozwach czy coś, ale wiecie, po prostu, żeby wybrnąć jakoś z takiej dramy, to po prostu będziemy tutaj przedstawiali tekst czytany przez oczywiście samych menadżerów, ale nie przez nas. No i tyle, no nie? Tak więc teraz droga ku sławy jest dla nas tym bardziej otwarta. Będziemy mogli tutaj różne triki manipulacyjne robić do takiego stopnia, że wyjdziemy za każdym razem z czystą kartą. Dobra, koniec tego pitolenia o Chopinie, bo ja tutaj, kurde, już trochę poleciałem za grubo. No ale no myślę, że takie, kurde, humorystyczne też poczucie jakkolwiek sprawi, że trochę lepiej będzie się oglądało też tą serię, że przynajmniej nie będzie to jakiś taki sztywny komentarz, no nie? Tak więc, tak w zupełności szczerze, to bardzo fajnie, że nasz zespół tutaj jest w tym momencie sponsorowany, że nie gramy tylko tak sami dla siebie, ale dodatkowo mamy sponsorów i menadżerów, którzy będą nam pomagali oczywiście wyjść jak najlepiej z twarzą, że jak nasz wizerunek będzie, jak to się mówi, bardzo bliski krachu, to przynajmniej oni nam podpowiedzą, jak tutaj wyjść z twarzą, a nie że będziemy musieli działać na własną rękę, przez co się skompromitujemy na pół internetu, jak nie na pół Polski. Znaczy, dobra, może nie Polski, bo to jest za granicą, tak więc powiedzmy, że na pół Nowego Jorku, o! Żeby później nie było, że wiecie, że wyjdziemy sobie na ulicę, a tu będą nas wszyscy palcami wytykać, no nie? No, ale nie, tak szczerze powiedziawszy, to bardzo się cieszę, że kolejny odcinek nagrywam, ponieważ, powiem wam szczerze, bardzo fajnie mi się nagrywa ogólnie Guitar Hero. Taka fajna, przyjemna, luźna seria. Jeszcze zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, to w nocy sobie przesłałem te 3 odcinki, tylko że bez mojego komentarza głosowego, żeby sprawdzić, czy YouTube czasem nie zablokuje mi jakiejś muzyki, przez co nie będę musiał robić jakichś update'ów i wycinać na przykład jakiegoś kawałka, przez co no trochę by let's play tak delikatnie, tak ociupinkę ucierpiał, ale okazuje się, że jedyne co, to mam informację, że nie mogę zarabiać na serii z Guitar Hero, tak więc przeżyję to. To, że nie będę mógł zarabiać, to tam wiecie, to tam mogę machnąć na to sobie ręką. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać w pełni ten let's play, od początku do końca. I tak jak z Guitar Hero 1 i z każdym innym Guitar Hero, to im dalej w las, tym coraz ciężej będzie, że po prostu ta plansza zacznie delikatnie przyspieszać, przez co czasami możecie mieć problem z nadążaniem. Tak więc miejcie to oczywiście na uwadze i starajcie się nadążyć za tymi przyciskami, ponieważ
no im dłużej będziecie zwlekać, im dłużej będzie wam szło gorzej, tym później będziecie mieli coraz gorsze wyniki, jak na przykład ja tam z tymi 4 gwiazdkami. Najniżej to chyba można mieć 2 gwiazdki. Najniżej. To jest, tak mi się wydaje, że taki najniższy próg, bo raczej wątpię, że można mieć tylko jedną gwiazdkę. Rage Against the Machine. Tego zespołu w ogóle też nie kojarzę za bardzo, tak więc no niestety nie będę mógł tutaj powiedzieć, czy kojarzę tutaj jakiś kawałek z tego zespołu czy coś, bo nawet nie wiedziałem, że taki zespół w ogóle istnieje. Ale fajną ma nazwę na początku. Rage, Rage. Nie będę rage'ował w tej grze dla małych dzieci. Widzieliście, jak mam to uniknąć. No musiałem po prostu przez ten rage w tytule, to po prostu, no musiałem o tym wspomnieć, bo inaczej nie byłbym sobą. No niestety, ja już taki jestem. Jeśli ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi, to dawno, dawno, dawno temu, w 2019 roku, ziomek z YouTube'a PolskiGamer17 robił live'a z takiej dosyć znanej gierki, mi się przynajmniej wydaje, Rayman Brain Games. I kiedy grał sobie w tego Raymana Brain Games, to szło mu w jednej planszy, no troszeczkę słabo, ale to nie dlatego, że... Znaczy, pewnie dlatego też, że może trochę gorzej grać, ponieważ mało grał w to. No ja też nie jestem jakimś wybitnym mistrzem w Rayman Brain Games, więc tutaj nie będę nikogo oceniał po skillu, bo sam nie lubię oceniać ludzi, kto jest zajebisty, kto nie. Jakby każdy gra według tam swojego rytuału, według swojego tam jakiegoś... umiem lub nie umiem, jeżeli ktoś sobie, nie wiem, postawił za cel, że będzie ćwiczył, żeby być coraz lepszy w tę gierkę, no to wtedy oczywiście jak największy szacun. Ja natomiast tutaj bardziej miałem bekę z tego, że przechodził jedną planszę i było coś takiego, że popełniał te same błędy i dosłownie, że mógł skoczyć powiedzmy pikselkę wcześniej, a skoczył pikselkę dalej i za każdym razem było coś takiego: widzieliście, jak mam to uniknąć? Nie będę rage'ował w tej grze dla małych dzieci. Jak się poddam, to DSP będzie najlepszym zagramerem w Polsce i Ameryce. To są takie dosyć znane i lubiane przez nas wszystkich cytaty. Dla osób nowych, no to mówię, mogę nawet podlinkować shota z tej sytuacji, z tej akcji, bo jest ten shot na niepubliku, ponieważ na moim starym kanale z shotami po prostu miałem taki epizod, że później chciałem już trochę skończyć z shotowaniem jakby tam u innych i nawet trochę też i samego siebie. Ale teraz wróciłem z kanałem Shoty Pomidora, gdzie po prostu shotuję samego siebie, jak na przykład coś oglądam, jak w coś gram, jak wydarzyła się jakaś ciekawa akcja ze streama, tak więc no... Ale myślę, żeby te shoty chyba z powrotem na publikę dać, bo jednak jest to jakaś pamiątka. Co prawda jest niby playlista z tymi niepublicznymi shotami, które kiedyś były publiczne, no ale... Umówmy się, mało kto wchodzi w playlisty. Umówmy się, naprawdę, bo niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że coś takiego jak taka playlista istnieje, tak więc... Umówmy się, że po prostu dam to na publika. I za dużo słowa umówmy się w jednym zdaniu, tak więc... Czas zaprzestać powtarzania się, ponieważ nie lubimy się powtarzać, lubimy iść do przodu, a nie ciągle stać w miejscu i powtarzać się. I troszkę tu się czerwono zrobiło. Normalnie, kurczę, pieczony ogień wychodzi pełną gębą. Widownia szaleje, widownia normalnie płonie, płonie z zachwytu, z tego grania. Niech tylko ktoś gaśnicę przy okazji przyniesie, to myślę, że uporamy się z tym problemem. Tylko pamiętajcie, żeby nie gasić ognia wodą, dlatego że może rozprzestrzenić się ogień jeszcze bardziej. Gorzej byłoby, gdyby na scenie się teraz zapaliło. Ej, wyobraźcie sobie na przykład, byłaby taka animacja, że gracie tak zajebiście, że po prostu powiedzmy ten wskaźnik rok zaczyna wam tak... Ta wskazówka zaczyna tak, kurde, latać w lewo i w prawo, w lewo i w prawo, i się nie może zdecydować, czy gracie tak zajebiście, czy tak zjebanie. I nagle na scenie ten cały sprzęt zaczyna płonąć. Wyobrażacie sobie taką animację? Przecież to byłoby coś pięknego, jakby twórcy coś takiego zrobili, że gracie sobie, gracie i nagle, kurde, ten sprzęt, te głośniki zaczynają płonąć i, kurde, koniec końców, wszystko zależy, jak ostatnią nutę zagracie. Jeśli zagracie ją dobrze, no to będziecie mieli taki full perfect, normalnie platynowe gwiazdki.
a jak zagracie źle, to po prostu wszystko od zera i kurde, totalny fail. Ale to byłoby coś pięknego. Dlaczego twórcy czegoś takiego nie zrobili? Weźcie mi, powiedzcie twórcy, dlaczego wy czegoś takiego nie zrobiliście? Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Po co? Czemu? To byłoby coś pięknego. To byłaby fajna animacja. Naprawdę. Mówię to całkowicie szczerze, że to byłaby naprawdę bardzo fajna animacja i myślę, że dałbym taką mocną okejkę wtedy, no nie? I powiem wam szczerze, kurde, dzisiaj to mi naprawdę zajebiście idzie komentowanie. Tak jak wczoraj szło mi dobrze, były tam lekkie plątanina z... Była lekka plątanina z językiem, tak jak delikatnie teraz. Ale szło naprawdę dobrze, a dzisiaj to idzie perfekcyjnie z tym komentowaniem. Jestem naprawdę z siebie zadowolony. Naprawdę, kurczę pieczone, jest dobrze. You rock! Drobne błędy były, ale mamy 5 gwiazdek nadal. Jakbyśmy zjechali do poniżej tam chyba 94%, to wtedy już są 4 gwiazdki. No ale tak, idzie dobrze. Nie mam na co narzekać. John the Fisherman. O kurde. Ej, tytuł tej muzyki mnie akurat rozbawił. John the Fisherman. Śmieszne. Primus. Okej, okay, czyli jest to cover zespołu Primus. Nie znam też, niestety. Przepraszam, że większość mojego komentarzu co do tych zespołów rockowych jest takie, że nie znam, no ale no tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o rock, to ja mogę wam na palcach u jednej ręki wymienić, a może ewentualnie u dwóch rąk, wykonawców, których znam stricte z rocka. Tak jak na przykład właśnie Rolling Stones, Queen, Linkin Park, Nirvana. No to są takie, kurde, dosyć znane. No chyba nie chcecie, żebym wymienił Behemota, bo Behemot to, kurde, troszeczkę, no... Za bardzo Behemot odbiega od tego tematu, co nie? Ale byłyby jaja, gdyby na przykład w roku, kiedy wyszło tam Guitar Hero 2, nagle zrobiliby odpowiednik, nie wiem, Metal Hero. Wyobraźcie sobie, i tam większość takich behemotowych kawałków, takie... Darcie japy na całego. I potem by się sprawdził ten mem z tym behemotem, co drze koty na scenie. Jezus Mario, to by było śmieszne całkiem. A poza behemotem na pewno by jeszcze ktoś inny wystąpił. Jeszcze z takich rockowych, chociaż tu mi ciężko jest trochę określić odnośnie, czy to jest rockowy zespół, czy bardziej taki... No, metalowym to ciężko byłoby mi nazwać to, jak sobie tego słuchałem. Ale bardzo lubię Nightwisha. Jest jeden kawałek, który bardzo, bardzo szanuję i sobie go co jakiś czas słucham, jak mam, powiedzmy... Może nie, że ciężkie dni, ale jak ja sobie przypomnę, że taki kawałek istnieje, no to... To jest Nightwish Over the Hills, coś takiego. Naprawdę świetny kawałek. Gitara tam, kurde, zajebiście wchodzi, wokalistka również zajebiście śpiewa. Czego chcieć więcej? Normalnie jak czasami sobie odpalam na tych moich bezprzewodowych słuchawkach Sonego, to ciary po plecach idą i na rękach. Mówię autentycznie szczerze, jeżeli jesteście ciekawi, to sobie wpiszcie. Może wam się spodoba, może stwierdzicie, że to jest takie gówno na resorach, ale... Ja mam nostalgię do tego kawałka, bo ja go poznałem jakoś w podstawówce, 5. albo 6. Jak oglądałem kiedyś filmiki z Need for Speed Most Wanted, to ta muzyka gdzieś, ktoś użył tej muzyki, jak się gonił z policją. To chyba było Need for Speed Most Wanted, Stupid Cops, coś takiego. Czyli na polskie głupia policja. I nie jest to jakimś... Nie wiem, odkryciem, że policja w Need for Speedzie Most Wanted czy Carbon to jest po prostu, no to są debile. Bo to nie jest jakiekolwiek odkrycie. Niejednokrotnie byłem tego świadkiem, bo robiłem już Let's Play z Most Wanted'a. Ale mam jakąś taką dziwną ochotę go kiedyś zremasterować. Most Wanted'a 2005. Bardzo lubię tę grę, to jest dla mnie najlepszy Need for Speed. Tak jak na przykład mam wymienić między Undergroundem 1 a 2, to mega nostalgię mam do jedynki Undergrounda. Tak, Most Wanted 2005 to w mojej opinii jest najlepszy Need for Speed, zaraz obok Carbona 2006.
Undercover już jest taki średni, w mojej opinii. Nie mówię, że jest jakiś zły, ale po prostu nie bawiłem się aż tak dobrze w Undercoverze, jak na przykład w Most Wantedzie. Ale w końcu to też jest dzieciństwo, no nie? Most Wanted, czy tam Carbon. I tak trochę przegadałem tą muzyczkę, ale no nie miałem nic tutaj za bardzo ciekawego do powiedzenia, poza tym, że na scenie zielony kolor tutaj się pojawiał, jak mogliście zobaczyć, taki fajny zielony dym. No, pięknie to w ogóle wygląda, no co ja tu mogę dużo mówić. Freya, kurde, chyba tak to się czyta, nie mam pojęcia, bo Freya to by brzmiało tak, jakby to było Fry E-E-A. To ewentualnie bym tak to przeczytał. The Sword, czyli miecz? Okej, zobaczymy kawałek, znaczy ten zespół The Sword i kawałek Freya. I jak możecie też zobaczyć, jak sobie tak obserwujecie planszę, na której oczywiście wciskam te kolorowe guziczki, to czasami zdarzy się, że na przykład w jakiś mogę nie trafić, właśnie tak jak na przykład w poprzedniej właśnie muzyczce miałem chyba problem, że w zielony nie mogłem trafić albo w żółty, no to jest też takie typowe. No i tutaj też sprostowanie lekkie, bo ja to chyba się machnąłem w Guitar Hero 1 na ten temat. A mianowicie, jeżeli gracie na easy, to macie tylko 3 przyciski dostępne, czyli zielony, czerwony i żółty. Kiedy zagracie sobie na medium, to dochodzi chyba niebieski, albo na hardzie dochodzi niebieski. I później na ekspercie dochodzi pomarańczowy, albo na hardzie też pomarańczowy dochodzi, coś takiego. No, nie grałem niestety teraz na wyższym poziomie trudności, więc nie mogę tego potwierdzić. Ale pamiętam mniej więcej z tego, co Justyna napisała w sekcji komentarzy. Czego bardzo oczywiście tutaj również z miejsca pozdrawiam. I mam nadzieję, że Guitar Hero 2 również będzie skomentowany przez ciebie. Tak samo jak druga osoba. Wybacz, że nie pamiętam twojego niku. Aczkolwiek w sumie mógłbym na szybkości sprawdzić twój nick, ale dobra, nie będę teraz odpalał przeglądarki. Jeżeli sobie przypomnę, to powiem teraz, a jeżeli nie, no to tutaj będzie twój nick. Bardzo również tobie dziękuję. Niestety mam ostatnimi czasy problemy, że tak powiem, z pamięcią i nie mogę wszystkiego aż tak zapamiętać, więc z tego miejsca chcę przeprosić i bardzo się cieszę, że również oglądasz tę serię, jak i ty, Geralt, bo widziałem, że skomentowałeś pierwszy odcinek z Guitar Hero 1. Mam nadzieję, że również Guitar Hero 2 ciebie zainteresuje. A teraz na pełnym speedzie mieliśmy przez chwilę, kurde, Supercharged. Mogę to nawet tak nazwać, taki Supercharged mieliśmy, dzięki czemu combo razy 8 mieliśmy. No teraz już wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli combo razy 4, no cóż. Nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. I te w ogóle płomienie w tle, jak się tam poruszają. Fajna sprawa. Fajna sprawa, mega propsuje coś takiego. Głośniki chodzą, kurde, jak najęte. Jestem ciekaw, ile, kurde, za prąd będzie trzeba zapłacić tam. chyba, że to miasto, w którym my teraz obecnie gramy koncert, gmina zapłaci za koncert, który my tutaj zagraliśmy, no to wtedy spoko, to wtedy tam mieszkańcy niech oddają mieszkanie, niech tam, nie wiem, prezydent tamtego miasta niech odda swój pałac, no i będzie idealnie, chyba będzie za prąd zapłacone. Mogę ewentualnie również łazienkę oddać, wodę, nie wiem, cokolwiek, byleby jakoś pokryć koszta tego, że my tu przyszliśmy na koncert napiżdżalać, a ludzie, nie wiem, nas... O właśnie, i jeszcze przy okazji, tutaj trzeba będzie łebków połapać, bo jak widzicie, tam na scenie, kurcze pieczone, dobra, może nie na scenie, ale na widowni, to ja widzę, że tam niektórzy to, kurde, już telefony w ruch wyjęli, a co to ma znaczyć, co to, kurde, ma być? Halo? Przychodzicie na koncert, a wy nas nagrywacie? A nie widzieliście, kurde, osły jedne przed wejściem na koncert, że jest wyraźnie napisane, że nie wolno nagrywać? O, ktoś tutaj będzie miał przewalone, jak wrzuci nielegalnie koncert na Guitar Tube'a. To wtedy my tutaj wlecimy na pełnej i sklejmujemy pana kolegę i nie będzie zarabiania na naszym koncertu. Co to ma znaczyć? Co? Nie no, oczywiście sobie jaja robię.
Ale byłoby śmiesznie, gdyby taka sytuacja miała faktycznie miejsce. Ale to jest typowe na koncertach, że jednak pojawiają się tacy tam ludzie z widowni, którzy wyciągają telefony, nagrywają takie koncerty lub robią zdjęcia i... Z jednej strony powinno to przeszkadzać, ale mi osobiście to nie przeszkadza, bo na przykład jeżeli jest zespół, który bardzo lubię lub jakiś wykonawca, artysta, którego bardzo lubię, a nie mogę zjawić się na koncercie, to mogę sobie chociaż na YouTubku zobaczyć, jak ktoś tam był na tym koncercie i czy warto było być, czy nie warto było być. Wiecie, o co chodzi. Z jednej strony to jest spoko, z drugiej strony wiadomo, że no nie powinno mieć czegoś takiego miejsca, no ale... To jest trochę jak walka z wiatrakami, tak czy siak ludzie będą to robić, więc trochę na to wpływu nie mamy. Trochę na to wpływu nie mamy, jeżeli ktoś chce zwalczyć takich ludzi, którzy na koncertach wyjmują telefony i nagrywają albo robią jakieś relacje na Snapchata, Instagrama, TikToka czy whatever, gdzie chcecie sobie tam wrzucać te relacje. O, jesteśmy przez Messę i Boogie sponsorowani, teraz poleciliśmy do Austina. Austin? Tak? Dobrze przeczytałem? Dobrze przeczytałem. Austin. Okej. Z Bostonu do Austin? Spoko, nie ma problemu. A przepraszam, nie z Bostonu, tylko z New York City. Przepraszam, bo przecież my w Nowym Jorku byliśmy i graliśmy teraz. Przecież. Patrzcie, jaką trasę żeśmy, kurde, zrobili, widzicie? My już mamy ponad połowę gry za sobą, proszę państwa. I teraz mamy kolejne 4 kawałki, Crazy on You, ale mamy też tutaj złą reputację, którą wypadałoby również ograć, ponieważ no jest to ostatni kawałek z tej poprzedniej song listy, no nie? Kurde, lubię bardzo ten loading screen. Taka latająca, kurde, na skrzydełkach kaseta. Bardzo fajna sprawa. Dean Lizzy, nie kojarzę. Niestety, przepraszam, najmocniej... Nie kojarzę tego zespołu. No, trzeba było trochę też odkaszlnąć. Ale niestety, no tak to już, moi drodzy, jest. Trzeba to przeżyć jakoś. I w sumie po tym odcinku zostanie nam już ostatni odcinek. I będziemy mieli wielki finał. I ja to nagrywam już 1 września o godzinie 10:28, więc teraz moje pytanie, moi drodzy, co chodzą do szkoły, jak tam rok szkolny? Jak tam rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Dostaliście jakiś spoko plan? Czy nie dostaliście jakiegoś spoko planu? Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy, bo jestem po prostu tego bardzo ciekaw. Może jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podstosuję się pod was i streamy będę robił w dni, które wy będziecie mogli. Na przykład jakiś piąteczek, sobota, chociaż teraz z piątkiem u mnie może być słabo, bo ja od 6 września mam nowy grafik w robocie i teraz będę miał wtorki, piątki, nocki, a więc z tym może być trochę ciężko, ale jakoś się dogadamy. Trzeba będzie tylko was wszystkich tam połapać i żebyście napisali w sekcji komentarzy mniej więcej jak tam z waszymi planami lekcji, żeby dostosować się, bo też nie chcę, kurde, robić tam pod siebie się dostosowywać, bo wiecie jak to jest, ja się pod siebie będę dostosowywał, a potem będę miał 3 osoby na live albo 2, dlatego że to będą jedyne osoby, które będą miały czas śledzić, bo nie chodzą już do szkoły. Ale wiecie, to też nie na tym polega, bo ja jednak chcę się trochę pod was podstosować, tak jak zresztą niejednokrotnie już mówiłem. I kurde, tam ten posąg z tymi święcącymi oczami, kurcze pieczone i te duchy w tle. Jezu. Fajny klimat. I tam w tle jeszcze nagrobek RIP był. Dobrze widziałem? Dobrze widziałem. Tam w tle, no, są nagrobki RIP. Dobrze. Ładnie zagrane. A te duchy to mają nas niby przestraszyć, ale no wiecie, są tak beznadziejnie zrobione, że ja się ich nie boję. Nie boję się ich i uważam, że nie ma tutaj czego się bać. Tak więc no. I w tle księżyc, kurde, pełnia jest! Ale fajny, bielutki księżyc. Bardzo mi się to podoba. Przynajmniej nie mamy tego, wiecie, tego... księżycu w połowie, w sensie tej połówki, no nie? Tylko mamy taki pełny, fajny, bielutki. To mi się podoba. To jest coś, co mega szanuję, mega mi się podoba i tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii, proszę państwa.
Już mamy 24 minuty na liczniku, za niedługo będzie odcinek dobiegał końca, bo całość trwa 26 minut, zresztą jak widzicie na liczniku na YouTubie. I muszę przyznać, że naprawdę, kurde, ładnie mi idzie z tym komentowaniem. Może zrobię za niedługo przerwę, pójdę sobie z pieskiem. A po zejściu z pieskiem, kurczę, nagramy już wielki finał. Ostatni odcinek, który będzie długim odcinkiem, bo tam 40 coś minut trwa. Dwa najdłuższe odcinki, czyli pierwszy i ostatni, a w środku takie krótkie odcinki, no nie? Czemu mnie ten gościu w ogóle z tymi oczami rozpierdziela? Nie wiem czemu. Śmieszne trochę. No ale tak, zaczynamy już szóstą songlistę, czyli przedostatnią. Ponieważ gdybyśmy grali na medium, mielibyśmy 8, na hardzie mielibyśmy 8 plus bonusowe, więc... No póki co takie coś mamy i myślę, że nie ma co narzekać, no nie? Tak więc ja tutaj w tym momencie będę powoli kończył. Crazy on you, Heart. Następny odcinek i zarazem ostatni, zaczniemy od tego kawałku. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodoba, bądź też i nie. I wpadajcie na socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie będą. A na Facebooku i Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, pytam się co tam u was, no i mówię tam o jakichś moich planach, tak więc myślę, że warto wbić. To by było na tyle, widzimy się w kolejnym i zarazem ostatnim odcinku z Guitar Hero 2 na PlayStation 2. Na razie i cześć!